Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Światlinuxa. Słuchajcie, trochę, trochę inny obraz, bardziej płynny, dlatego, że zmieniłem trochę ustawień, jeżeli chodzi o kamery na szybkości. Elgato Facecam poszła na główną, natomiast ta kamerka starsza Sony 50fps poszła na górę. No, będzie lepiej widać, obiecuję. ja będą jakieś unboxingi, to na pewno będzie lepiej widać. Nie o tym temat. Dzisiaj temat. Pierwsze, pierwsze distro oparte o Ubuntu 24.10. Przed nami i wami Voyager. Znowu powiem tak, są małe problemy. Ja nie jestem pewien do, do tego, do kompletu, czy jest to winne Ubuntu, czy, czy sam Voyager. Zresztą zobaczycie, o co tam mniej więcej chodzi. Ciupniemy sobie przez chwilkę, tak. Tak, dosłownie chwileczkę. Myślę, że warto się zapoznać, postaram się mniej więcej o tym distrze opowiedzieć. No i co tam wynalazłem ciekawego? Gorąco zapraszam na film. No i witam, Voyagerze, tak? Jakby nie było, mamy tutaj Voyagera przed sobą. Słuchajcie, chwilka, stronki internetowej. Po pierwsze, jest to projekt yy, francuski. Yy, tłumaczenie z francuskiego na polski leży i kwiczy. Oczywiście mowa tu jest o stronie internetowej, bo sama dystrybucja jest zrobiona bardzo fajnie. To, to trzeba przyznać, to trzeba przyznać. Kiedyś, ja robiłem kiedyś przedmiot tego systemu, to było ładnie chyba ze 3 albo 4 lata temu i wtedy to było oparte na debianie. W tej chwili od wersji 20. Chyba już nie ma wersji Debianowej, są tylko i wyłącznie oparte o Ubuntu. Tak jak wspomniałem, w Intro mamy tutaj Voyagera 2410, czyli opartego o Ubuntu 2410. Mamy wersję GNOME 47 i XFCE 418. Uwaga, 419 też, tak. 419 jest tutaj testowo wrzucona. U mnie niestety nie działa, bo jest to wersja z Waylandem. Tak, XFC przechodzi na Waylanda jak najbardziej. Chodzi o wygląd tam mniej więcej tu macie screeny jak to sobie tutaj wygląda. Yy, no, Gnome 4 XFC419 da, da, pretestowa, pre, pre tak? Yy, słuchajcie, jako że to jest ubuntu 24, znaczy oparte na Ubuntu 2410, to oczywiście mamy tylko 9 miesięcy wsparcia do lipca 2025 roku, jak dobrze kojarzę, tak? Yy, gdyby coś chciał, można podstawić sobie Voyagera w wersji starszej Czyli to jest 2404 LTS i wtedy macie wsparcie przez 5 albo 10 lat, już nie pamiętam, 5 lat, tak, 5 lat do, do kwietnia 2020 roku, nie? Tu można sobie jeszcze ewentualnie innych wersjach poczytać, starszych jak to więcej się prezentowało i tak dalej, tak dalej. Wprowadziłem was błąd, bo teraz zobaczyłem dopiero, że Debian Voyager jest aktualny, znaczy aktualny. On został wydany w, marcu, w marcu, marcu tego roku, czy 2024 roku i będzie wspierany tam przez X lat, tak? czyli wersja debianowa także jest. Wygląda teoretycznie identycznie. Gdyby ktoś chciał wersję debianową, można sobie pobrać. Przepraszam za błąd, mea culpa. Szczerze mówiąc, ja tej strony nie za bardzo trawię, bo, bo to jest tak przetłumaczone, że szok a francuski to to, to, no, 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 nie, to po prostu, no nie. Dobra, zamknijmy no, 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 proszę Dobra, zamkniemy sobie to prezentuje proszę bardzo. Tak nam Voyager w całej swojej okazałości, to może zwrócić na, na dzień dobry, co zwraca uwagę, kolorystyka jest naprawdę ładnie, łagodniej, tak bardziej niebiesko niż był w żółtawym Ubuntu, tak. Oczywiście to jest wydanie rocznicowe, co tutaj mamy podkreślone najbardziej. Co jest przyjemnego, to że mamy tutaj dodatkowy dok na dole, to jest raz, to nie jest dok gnołowy, to jest dużo rozszerzeń zastosowanych dodatkowo, więc tak, oczywiście. Przeglądarka internetowa, dostęp do plików, fajne rzeczy są pod ręką, tak? Przydałby się tu szczerze mówiąc terminal, no ale to zawsze sobie można tutaj dodać dodatkowo, nie? mamy oczywiście odpalanie okien prywatnych Firefox, dostęp kolendarze i tak dalej kalendarze i tego typu rzeczy słuchajcie jest też free to, to mamy dodatkową aplikację ponieważ Voyager to nie tylko taki reskurowany całkowicie Ubuntu bez żadnych dodatków dodatków to jest bardzo dużo, zrobionych dużo skryptów dodatkowych, zrobionych przez deweloperów, czy ułatwiających przełączanie na przykład styli tak, ja tutaj mogę sobie styli wyłączyć nocny, tak, wtedy się nam to Teoretycznie powinno zmienić. Dajmy sobie Dark mode, ok. No i teoretycznie teraz powinien być tryb nocny włączony. Ale się coś nie zmienia. Dlaczego się nie zmieniło? Dzień nocny. Chyba, że nie o to tutaj chodzi. Ikony się zmieniają, ale. A! Przepraszam, to tak działa. Ok, Dark mode. Ja myślę, że Dark Mode zmieni cały, całą powłokę. On nie zmienia powłoki, tylko zmienia. A w ten sposób to działa, ok. Czyli to jest niezależne od, ym, ym, od gnom, powiem to tak. Teraz tak, screencast, zobaczmy sobie co to, co to w ogóle jest, kurde. Screencast, co to jest? Screencast. Screencast daje nam nagrywek, nagrywanie teoretycznie ekranu, ok. Dobra, czyli tu jest dużo rozszerzeń. Z tego co możecie zobaczyć, to jest na, naprawdę dużo rozszerzeń naładowanych. Yy, z tym, że powiem od razu tak, yy, że to się nie psuje. Jak ja siedzę sobie, nie wiem. Trzy dni bodajże na tym trzy dni mniej więcej mam to zainstalowane, to na kąpie. Trochę sobie siedzę, może nie wszystkie funkcje obczajałem, ale ten. Ale chodzi to dobrze, tak? Mimo tych rozszerzeń, tak jak to widać, ja sobie dodałem dodatkowo tutaj miernik internetu, szybkości internetu. Mamy tutaj standardowo dodane na przykład możliwość wysyłania maili szybkiego. Z tym, że może to być trochę mylące, tak? dlatego że dajmy sobie tutaj nową wiadomość, ale bierzmy pod uwagę to, że nie mamy tutaj konta skonfigurowanego, tak? więc jeżeli ja nawet napiszę jakikolwiek adres e-mail, tak? małpa gmal, gmal tak, nieważne, obojętnie co, to jeżeli wy to nie skonfigurujecie sobie konta pocztowego, to on tego nie wyśle. Więc to jest, można powiedzieć, troszeczkę mylące, bo przydałoby się, żeby to konto można było odtwarzać. Jak to robimy? No, znaczy konto trzeba najpierw postawić, tak, w Thunderbirdzie. To jest po prostu taki skrót do zrobienia, jak zrobimy te konta w Thunderbirdzie, to będzie ładnie nam tutaj już temat pracował. No jest to na plus, moim zdaniem, w z Voyager od zawsze, z, z, z tego co ja pamiętam, tą starszą wersję, to to było radio internetowe na pasku i parę takich fajnych ułatwień, które po prostu jakoś tak mile się tym wszystkim pracowało, nie? Oczywiście, ja przystało na GNOM, jest zmieniony, Czyli mamy paski, znaczy mamy tutaj rzeczy do minimalizacji, powiększania i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to okrojony typowy namiast no, ja sobie naciśniemy, klawisz, super. Pojawia nam się dodatkowe menu, w ten sposób jest ono tutaj zrobione, tak. Więc możemy korzystać albo z tego, albo z tego. Oczywiście te ustawienia tych skrótów klawiszowych możemy sobie dostosować, więc to nie jest żaden taki problem, powiem to w ten sposób. No, wróciłem sobie do starego, oczywiście też za pomocą tej aplikacji tutaj. Fajne to jest, dodatkowo jasne, możemy sobie tutaj włączyć na przykład kostkę, tu jest taka opcja najbardziej. Yy, bodajże to jest tutaj i tu jest 3D Desktop Tube. OK. No i jest włączone. Naprawdę to. To jest przydatne, tak? Niby zrobione na, jako, jako ten takie rozszerzenia półskrypty, ale zamiast tego szukać, dodawać rozszerzenia i tak dalej, tak dalej, możemy sobie takie rzeczy tu prosty sposób po prostu włączyć, tak? Włączamy i włączamy dając OK. Więc spoko. Oczywiście konki możemy sobie dokonfigurować, dodać jakieś tam wini, game'y i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę bardzo, że tak powiem, fajnie. Fajnie, że takie rzeczy tutaj się pojawiają. System iPhone to jest zwykły NeoFetch, to jest zwykły NeoFetch, ja go teraz zamknę, się, czy mi się zamknie terminal od razu, nie. Jak jesteśmy już tutaj terminalu, powiększymy temat. Słuchajcie, kernel 61108, czyli nowszy niż KD ne neonie, które tam testowałem ostatnio. Tu jest Tam był 68, tu jest 6.11, więc jest najnowszy, tak, zastosowany mamy tutaj dużą ilość flatpaków. Głównie, głównie to distro się opiera na flatpackach. Można postawić snapa, znaczy coś ze snapa, bo ja to zrobiłem i to działa. E, zużycie pamięci około no, 1,5 giga, no bo żro, gnom po prostu żre, no gnom swoje tutaj żre. E, teraz tak, przejdźmy sobie e, do rzeczy, powiedzmy tutaj, do menu. Mamy tu oczywiście Nvidia. Nvidia 1070, moja standardowa karta testowa tutaj. Wayland, tak, Wayland, dlatego to menu jest okrojone. I tutaj pojawia się olbrzymi problem po raz kolejny i słuchajcie, problem dotyczy tego, iż ja już od dwóch albo trzech filmów mniej więcej, powtarzam, że jest problem, jeżeli chodzi o połączenia z tym, o jeżeli chodzi o tworzenie filmów tutaj na NVD, na NVD i tym, i gnomie, tak? Ten To oczywiście na moim, na moim nasie pięknym przejdźmy na jakikolwiek filmik, klikam dwa razy, Klikam teoretycznie na niego dwa razy, powinienem się to odpalić i jest Bóg, nie można zainicjować usługi OpenGL. Co się dzieje? Gnom, gnom się gryzie z Nvidią, już o tym wiem, bo doczytałem się w końcu. Znaczy nie jest dokładnie GTK, dokładnie GTK się gryzie i nie potrafi tutaj włączyć akceleracji. E Pełnej dla OpenGLa, teoretycznie przynajmniej. Wystarczy to postawić w fałce albo użyć na przykład VLC C, i wszystko ładnie nam będzie po prostu działać. W przypadku Intela i Radeona ja tych nie mam takich kart do testów, sam zresztą też nie posiadam, więc po prostu wam tego nie sprawdzę. Ale 90% ludzi, tutaj to zgłasza, to jest błąd po prostu Nvidia, Waylanda i GTK. To nie jest problem tutaj, że to tak powiem, Voyagera. Nie wiem, czy jakiś Mam tutaj inny film, znaczy inny odtwarzacz, chyba nie ma zainstalowanego. No ale każdy może sobie sam de facto, można powiedzieć, zostawić. To już wyłączymy, wyłączymy sobie, to jest nam niepotrzebne. Teraz, tak, jeżeli chodzi o problemy, które tutaj znalazłem, słuchajcie, to, jest, to nie jest Ubuntu, to jest sklep Gnome, Gnome Software, e, który teoretycznie i praktycznie też ogarnia nam flatpaky działa. Jak najbardziej temat działa, bo stawiłem sobie tutaj Shotcuta na przykład, yy, teoretycznie, taki fajny wideo, edytor wideo, tylko jest problem, który zidentyfikowałem teraz i nie wiem czego to jest wina, czy Ubuntu, czy tego Distro, czy Gnome Shopa. W każdym razie, jak ja klikam sobie tutaj Otwórz, yy, sklep się zamyka i to jest obojętnie na czym, czy to jest Shotcut, czy jakikolwiek inny program, on się po prostu wykłada za każdym jednym razem Program nam się tutaj zamyka. Jeszcze wam odpalę Gimpa, bo też teoretycznie tutaj jest. Mamy tutaj Gimpa, proszę bardzo. Gimb Gimp jest z Ubuntu wzięty, tak? Jak widzicie, jest trochę tutaj wyboru. To jest akurat postawiony z Deba, z Ubuntu i tak dalej, tak dalej. Klikamy i program się wywala. Czego to jest wina? Nie wiem. Jeżeli sobie wpiszemy tutaj normalnie, czy tutaj, czy tutaj, to menu, to może być trochę mylące dla niektórych, na przykład dla mnie bo ja bym wolał dolne, no ale do przyzwyczajenia, nie? Jak sobie klikniemy normalnie w menu tu czy tu, to gim się normalnie odpala, działa, pracuje i wszystko jest ok. W każdym razie, no taki problem się pojawia, dlatego wam o tym tutaj bym powiedział, wspominam, tak? Jeżeli chodzi o same kresze gnom, gnom tej, całego pulpitu gnom, tu działa, no poza wyjątkami takimi jak zwalony trochę sklep, albo nie wiem, co innego ewentualnie. Być może to jest wina Waylanda, też, też jest taka opcja, nie sprawdzałem tego na X11. Bo głównie teraz interesuję się Waylandem, tak? Żeby to wam poogarniać, w każdym razie taki problem nam się tutaj pojawia. Jeżeli chodzi o pozostałe rzeczy, to ja tutaj mam na przykład, mam tak jak mówię, kartę 9.2.6.0, GB riser, czy przejściówka z karty Intela, wi na Bluetooth i tak dalej, tak dalej. Działa bez problemu, jest tutaj. Można sobie temat połączyć. Ja wam to włączę. Zrobimy tak. Wyłączymy tutaj sieć normalną. Bluetooth jak najbardziej jest działające, pracujące sobie. Teraz tak, połączymy się, z, no jest moja sieć podłączona, tak? Mam teraz NETA normalnie po Wi-Fi podłączonego, więc tutaj jest elegancko. Nie ma również problemów, jeżeli chodzi o jakieś malutkie monitorki i tak dalej, tak dalej. Co czasami się w Ubuntu zdarzyło, w Becie na przykład 2410, tutaj tego problemu nie ma. Dźwięk jak najbardziej idzie po wszystkim, powiem to tak, również po Bluetooth. Normalnie sobie temat tutaj e, można powiedzieć pracuje. Adja 24.10, GNOM 47, Wayland 6.11, Nvidia zainstalowana, postawiona, e, działająca i jest bym powiedział w porządku. E, z fajnych rzeczy, rozszerzeń, które tutaj mamy, to jest tak zwany Encrypted Folders. Możemy sobie tutaj zrobić e, t, swój katalog, który jest dodatkowo chroniony, tak? Żeby, żeby, zanim do niego dojdziemy, to musimy sobie go tutaj stworzyć w tym programiku. Gnome, and, tam manager, to jest zwykłe rozszerzenie, dajemy sobie mount, pisujemy nasze hasło, piękne i tak dalej, tak dalej. On się to na nim zamontuje, no i mamy wtedy tutaj private. Możemy kopiować sobie różne rzeczy do tego safe tak jak zamkniemy to rozszerzenie. To nie będzie on dostępny po prostu dla nikogo. Fajna rzecz. Taka dodatkowa rzecz, prywatny folder, który możemy sobie ogarnąć. Standardowo, co sobie przeglądam, w niektórych dystrybucjach robię taki test. Yy, zobaczmy sobie, FGL i akwarium działa. Bez najmniejszego no, problemu sobie tutaj pracuje. Na którymś z ostatnio był mega problem. Nie pamiętam, nie, nie wiem czy na, nie na neonie, na kimś innym. Już zgubiłem się, bo ja tych tyle systemu przerobiłem, że głową mała. Mówiłem o tym, kurczę, że tam jest coś, nie teges, tak? Natomiast tutaj nam normalnie WebGL na lędzie pracuje. Zrobiłem też test Superposition Benchmark. On tutaj jest chyba w zrzutach ekranu i naprawdę jest bardzo wysoki wynik, bo 11611 to jest sporo. Ale powiem to tak, że GNOME 4.7 w ogóle daje takie efekty ciekawe, może stary NVIDIA. To jest inna sprawa, nie? W każdym razie 11611 to jest najwyższy wynik jaki można zanotować w GNOM 47 ostatnio. Sterowniki 560, ale o tym to można powiedzieć, wspominam sobie, tak? Kucze fajnie jest, bo dodatkowo, może mamy tutaj rozszerzenie od, nie, tych, od katalogów na pulpicie, wiadomo, że GNOM tego standardowo nie umożliwia. Więc możemy sobie tutaj bardziej na pulpicie wszystko poukładać. Nowy gnom, to wiadomo, że te wszystkie przesuwania i tak dalej powinny nam tutaj sobie teoretycznie działać. Ten kursor jest trochę dziwny, ale do przeżycia. No wiadomo, te rzeczy z gnom, tak? Podział na trzy rzeczy, o których mówiłem, trzy takie partie tego wszystkiego, gdzie można dowolnie sobie to organizować i ten... Jest przyjemnie. Dobra... Tak jak widać, no jest ewentualnie możliwość odpalenia sobie tutaj menedżera rozszerzeń, które nam to wszystko ogarnia. Dzisiaj tego jest sporo połączonego, ale to jest tak zgrane, że to wszystko działa. Te rozszerzenia muszą być sprawdzone pod, pod kątem GNOME 47 i to po prostu pracuje, bo tak jak mówię, rozszerzenia same z siebie tutaj się nie zawieszają. Problem, tak jak mówię, występuje na przykład ze sklepem tym czystym, nieszczęsnym OpenGL, Nvidia i GTK do kompletu, no ale to jest zupełnie inna bajka i nie jest to wina Voyager'a. Sam system jest przyjemny, jak widać ma fajny blur tutaj zastosowany parę programów tutaj dodatkowych mamy Nvidia jest automatycznie instalowana, więc tutaj nie ma nam problemu dostęp do zapory sieciowej czy Kipę jako program do przetrywania haseł na przykład tudzież ten, ten manager haseł to jest ogólnie tak więc tutaj jest e, spoko. Słuchajcie, mam parę gierek postawionych tutaj no i teraz de facto kończąc ten film, powoli pokażę Wam te gierki, e, odpalimy je sobie tutaj Pierwsze co odpalę Inside'a, To jest gra akurat ze Steam'a. Co widać, że Steam się odpala. Dobra, jestem inside. No, stara gierka, starsza, starsza. I wiecie co, nie mogę tego przejść. Może ktoś mi w komentarzu powie, podpowie, albo ja po prostu sobie wezmę tutorial, jak to przejść. Ponieważ, no, ten chłopaczek musi, musi wykrywać, znaczy, ukrywać się przed, przed tymi ludźmi całymi, tak. Bo inaczej zaczynają go gonić. No dobra, zaczynają go gonić. On zaczyna uciekać. Ja to zaczynam biec sobie elegancko. Tylko, no jest problem taki, że mnie tutaj za chwilę doganiają. I ja nie wiem, co tutaj zrobić. Kurde. Nie wiem, gdzie tutaj wejść. Chyba. O kurde. No nie, bo ten gościu mnie łapie. Jest w kółko. Łapie mnie albo tamten koleż na przyczepce, albo ten tutaj. No jest masakra. Wkurzam się na to. No nie potrafię tego przejść, tak. W każdym razie tak jak widać nam temat tutaj działa. E, drugą rzecz, którą sobie tutaj odpalimy zaraz Light Nightmares. Zacząłem też to ciupać, podoba mi się gierka. E, chociaż ma taki ciężki klimat, bo doszedłem do gościa, do takiego pokoju, e, gdzie wchodzisz, jest trochę ciemno, i idziesz kawałek. Widać, że jakiś gość wisi, tak, z zbisa z sufitu. Obok stoi krzesło, a ty musisz to krzesło wziąć i gdzieś tam, gdzieś tam, nie? A kierujesz małą dziewczynką, chyba, albo takim małym, małym stworzonkiem, nie wiem czymś tam. W każdym razie gierka masakra. I okay, mamy tutaj, dajemy sobie resume game, jak najbardziej. Też mam drugiego gameplayu, robić nie będę, myślę, że nie ma to najmniejszego sensu. Okay. No, okej, no, to, to jest właśnie ten motyw. Dochodzę sobie tutaj, taka widać, tutaj ktoś wisi, tak. A ja muszę wziąć to krzesło, na którym on stał. Biorę sobie to krzesło, tak. Nie zapał, nie ltą, tylko no, muszę złapać to krzesło, dać tutaj do klamki. Ciekawa ta gra, jest naprawdę je tak. Pierwszy raz myślę, a taka trochę dziecinna ta gierka, dziecinna. Wchodzę do tego pomieszczenia i było, o kurde. Tak mnie to trochę przyszokowało, tak? No, no ciekawy patent, no nie wiem czy to ma się podnieść ten list, czy jak. Nie wiem, tu jego coś tam wiszą, no w każdym razie, okej. Okay. Tak, wchodzimy, tak. Fajnie się w to gra, naprawdę jest ciekawy temat. Chociaż też doszedłem do paru, paru rzeczy i ugrzązłem, tak? Bo trzeba tutaj kombinować. Ale gra ma niesamowite oświetlenie, wygląda fantastycznie. W klimat jest ciekawy, to jest dopiero sam, sam początek, tak? Tu sobie odpalamy, tu też chyba nie wiem za bardzo co zrobić, a tu można przejść przez to. No dobra, nie będę was zamęczał giercowaniem na tym. W każdym razie Steam ze Snap'a, bo to jest wersja Snap'owa, jak najbardziej tutaj sobie pracuje. No jako, że tam odpalałem już dwie gierki, to nie będę jeszcze was heroikiem ogarniał do kompletu całym. Chodzi, chodzi normalnie, płynnie, wszystko się ładnie nam tutaj uruchamia, tak? No, fajny system, fajnie skonfigurowane, ładnie ikonki Teoretycznie, no te problemy, które ja tutaj spotkałem, to nie wiem, czy to jest problem Nvidii, czy to jest problem tego distro. Chociaż no, chyba raczej nie, bo tutaj wiele rzeczy oni nie przerabiali, tak? Może to jest problem w Ubuntu, na przykład, a może Nvidii. No nie wiem, bo po prostu tego nie jestem w stanie sprawdzić. To, co sobie tutaj ogarnąłem, to naprawdę jest, bym powiedział, w porządku. Tak wstępnie bardziej rozbudowane ubuntu z paroma po prostu rzeczami, tak? Jak widać, jest to spolonizowane dobrze, mimo że strona internetowa to tam wiadomo. Po francusku, może tam się angielski da włączyć, nie wiem, pewnie tak, nie. No, w każdym razie sam system jest dobrze spolonizowany, jest fajnie zrobiony. Gdyby ktoś mimo wszystko chciał używać Ubunczaka, to może by sobie to spróbował, tak? Bo, bo naprawdę można się tutaj nieźle, że tak powiem, pobawić. Parę rzeczy jest dodanych, gdzie trzeba tego de facto ręcznie samemu instalować wszystkiego. Chyba, że ktoś chce po prostu całkowicie od zera sobie jechać, no to u to Ubuntu i dodajesz dodatki ewentualnie, nie? Jest taka najbardziej opcja. Jasne, że pakiety biurowe, wszystko tutaj jest dostępne, nie? Więc można sobie temat, bym powiedział, ugarnąć. Dobra, słuchajcie, kończymy. Kończymy taki szybki przegląd dziwny trochę Voyagera opartego na Ubuntu 2410. No przyjemnie, tak? Przyjemnie, a te problemy, które są, no niestety nie wiem czym one są spowodowane. Może jak ktoś będzie miał ochotę, to sam sobie ten temat odpali to dystro, bo można z Live CD odpalić. Może sprawdził siebie na Radeonie albo na jakieś inne NVD, czy takie rzeczy się tutaj e, dzieją. Ewentualnie dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie taką, e, bym powiedział, zajawkę. Dobra, słuchajcie, piękne dzięki za łapkowanie, tak, informacje w komentarzach co, gdzie i jak. Co jeszcze, dziękuję wszystkim subskrybentom, wspomagającym ten kanał oczywiście, dzięki wszystkim firmom też, które tutaj Cię dokładają w jakiś tam sposób, tak, powiem to tak, bardziej produktowy do, do tego, podsyłając raz na jakiś czas jakiś sprzęt do testów czy coś takiego. Wielkie, wielkie dzięki. No i słuchajcie, widzimy się w następnym filmie na kanale Świat Linuksa. Trzymajcie się gorąco, Bartek, pozdrawiam, cześć.